Witam wszystkich, tu Hikomikos. Chcieliście wykluwanie jajek w grze Pokémon Moon na konsoli Nintendo 4S, tak więc jedziemy z nowym odcinkiem. Zaczniemy od tego, że strasznie dużo osób chciało po poprzednim odcinku, abym przyjął od nich jajka. Otóż tak, mogę przyjąć maksymalnie 5 jajek od każdej z osób. I tak, mamy tutaj, właściwie już mam tutaj jeden komplet jajek, mogę po prostu przejść do ich wykluwania. A żeby nie było nudno, będę czytał wasze komentarze pod moimi filmikami i odpowiadał na nie, jeśli jest taka konieczność. Tutaj wszystko leci w porządku, mam nadzieję. Także ja wchodzę tutaj na farmę i wbijam na YouTube. Poprzedni filmik nadal szumi. Mikrofon nadal szumi. To dlatego, że stałem przy tej rzece. Słyszycie wodę? A teraz? No właśnie. Wchodzimy w pana administratora. Adnotacje się zmieniły, dlatego teraz pod każdym moim nowym filmikiem będzie nowe zakończenie. Jeszcze myślę, czy ktoś by mi zrobił nowe intro. To nie musi być skomplikowane intro, po prostu moje logo w wersji 3D, tak jak jest, jak jest to wydrukowane, wycięte laserowo. Chciałbym jakieś nieskomplikowane, wystarczy, że takie logo by się ruszało, albo wyskakiwało z Pokebola, z liter. Coś takiego by mnie interesowało, nie wiem, czy ktoś zna się na takiej obróbce. Możecie mi dać znać. Mam przechodzić do tych komentarzy, prawda? Ojejku, Jakub, kiedy boostery? No boostery będą wtedy, kiedy będzie premiera. W maju będzie druga seria Pokémon Sun i Moon. Druga seria kart Pokémon. To wtedy, jak wyjdą te boostery, to ja je odpakuję. Wyglądam przed tą kamerą, jakbym się... Co? Ej, ty przed kamerą wyglądasz, jakbyś miał się zesrać przed tą kamerą. Dominik, podkreślenie hashtag. No naprawdę, fajny komentarz. Mr. Nikki, proszę nagrywać więcej Pokémon Moon. Dobrze, będę nagrywał. Właściwie to zacznę serię na nowo, wraz z nową jakością, tylko sprzątnę dysk. I tutaj jeszcze kolejny komentarz. Czarny brodaty pod komentarzem do filmu. Pod filmem, gdzie to lubię. Dopiero teraz to zobaczyły. Padłem. No nie dziwię ci się. Mój Ralc i Gardy Włach. Napisał Paweł pod filmikiem zakrywania jajek. No, ja zrobię to, ale dopiero wtedy, gdy będę grał już normalnie cała seria ruszy zagrali w Pokémon Moon od początku. Te ostatnie jajka. Ja sobie to wszystko zapisałem. I te jajka mam tutaj w drużynie od Koliberku. Od Mai. Która chciała pozdrowić przy okazji polską społeczność Pokémon. Polską społeczność fanów. Coś długo te jajka się wykluwają. O, mamy pierwszy z nich. I jest to... Squirtle! Wodny Pokémon. A właśnie, pochwalę wam się, co sobie kupiłem. Pluszak Poplio. Jest genialny, ostatni w sklepie został. Na początku zastanawiałem się, czy wziąć Rowleta, ale taki jakiś jajowaty był, niekształtny. To mówię, wezmę. Poplio. Team Poplio, górą, jej! Kolejne jajko. Co tym razem, co tym razem? Merip!
To jest rzadkość w Pokémon Go. Jest to jeden z najrzadziej trafiających się Pokémonów z jajek i w respach też go trudno zdobyć. Fajną ma ewolucję Ampharosa. Kolejne jajko, czyli to chyba były jajka z tej samej ilości kroków potrzebnych do wyklucia. Tak więc kolejne z nich to Mudkip, mój ulubiony starter z gier z trzeciej generacji. Wodny Pokémon. Nie, nie chcemy nazywać, to wystarczy nam. W międzyczasie, skoro te trzy się już wykluły, wezmę kolejne. Bo tam... Jeszcze przed wprowadzeniem limitu jajek dostałem... Tam pan na cały ekran. Jeszcze przed wprowadzeniem limitu jajek dostałem kilka innych. Zaraz tutaj sobie rozgryziemy wszystko. Gram na konsoli Nintendo 3DS, dokładny model to New Nintendo 3DS. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to macie link do sklepu w opisie poniżej. Raz, dwa, trzy. No trudno, niech to tak będzie. Te trzy jajka są od Matiego, który chciał przekazać pozdrowienie dla Oli. W takim razie serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy. O! Kolejne z nich. Z jajek. Znowu Ralts. Cały czas dostaję Raltsy. Nie będziemy nazywać, bo jest nam niepotrzebne. Kolejny Pokémon. To chyba te dwa od Mai jeszcze pozostałe. Zoura. Super. Będę miał Zoroarka. Jeszcze go nie miałem w tej grze. A jak to jest, że podczas wykluwania jajek one po prostu nie pojawiają się w rejestracji wpisów w Pokédexie? Bulbasaur. Czyli już mam komplet starterów z pierwszej generacji. Nie, nie musimy nazywać. Hopla, no to możemy zawieść. Wielkie dzięki Maja za wszystkie nadesłane jajka do odcinka. I wpakujemy kolejne z nich. To jest fajne w tych grach. Nie, te wszystkie trzy jajka nie były od... Od Mai. One były od kogo? Od Matiego. Nieźle, gościu. Przygotowałeś mi od razu gotowe do wyklucia. Jeśli trochę przejdziecie, jeśli ktoś przejdzie trochę drogi z nimi, to po prostu później będzie mi łatwiej wykluć. Szybciej wyklują mi się na odcinku. Znowu nie zdążę dojść, się wyklują? Tak. Pełny ekran. No bo tak. Squirtle. Tak będzie chyba najlepiej. Macie duży ekran i od razu małe okienko widocznego mnie. Jakby to kogoś interesowało w ogóle. Czemu jest taka dziwna muzyka? Alolański Vulpix. Alolańska forma.
chcemy go nazywać, niech zostanie tak, jak jest. Kolejne jajko. Charmander. Same startery dostaję ostatnio. Ale to dobrze, zawsze kolejny do gry. Może nawet zrobię później rozdanie tych, które będę miał podwójne dla moich widzów, jeśli będziecie chcieli. Zawsze jakiś giveaway jest mile widziany. Jest to centrum. Ostatnie jajko od Matiego. I kolejne jajka są od Bartka K. Nie zapomniałem o wszystkim. Wszystko jest w porządku. Dobrze. Rokraf. Ostatnio miałem jego kartę promo. Ciekawe, czy ją tutaj znajdę. Tak, od razu znalazłem. Rokraf promo z blisterka. A, bo wy jeszcze tego unboxingu nie widzieliście, bo ja go jeszcze nie dodałem. No to już wiecie, że nagrałem unboxing dwóch blisterów promo Pokémon Sun and Moon. Jest tam w nich Rockruff i Pikipek. Dodatkowo Coinflip. Pojedyncze blisterki zawsze są fajne. Nigdy nie wiadomo, co się w nich trafi. Aż zobaczę, co w kolejnych komentarzach. Grupie Ganki Komikosa już pewnie wiecie, zapraszam na Facebooku, możecie dołączyć. Wszyscy są mile widziani. I litem. Bardzo mi się podoba design tego Pokemona, ale mimo wszystko Team Poplio. Zobaczymy, ile tych Pokemonów mamy. Rockruff i ten się wykluły. I szybko chcę zakończyć ten odcinek, żeby po prostu zrobić miejsce na nowe jajka, bo znowu piszecie do mnie. Jedna osoba może wysłać 5 jajek, jeśli ktoś chce. I można wysłać je raz. Jakieś pozdrowienia ewentualnie, czy również mile są widziane. Wrócę do centrum, odłożę je. I zobaczę w międzyczasie, co tam w komentarzach było. Gdzie ta Lugia? No nie ma jej, sorry. Gang Dzwoneczka pozdrawia. Coś tam piszecie też o tym, że filmiki w nocy dodaję. Tak, bo po prostu nie mam kiedy tego ogarnąć. I znowu odpalam się. SBS. Hikomikos, chcesz kod do Pokémon Trading Card Game, ale w komentarzu? Nie, w komentarzu nie podawajcie mi żadnych kodów na boostery, bo po prostu ktoś je zużyje, a ja nawet nie będę wiedział, że dostałem taki kod od kogoś.
3DS kontra New 3DS XL. Który lepszy? No po prostu musisz samemu zadecydować, bo New 3DS jest dla mnie mały, wygodny, a New 3DS XL jest znacznie większy i ta konsola jest też troszeczkę cięższa. To zależy od tego, która ci się bardziej podoba. Jeśli lubisz grać na większym ekranie, to sobie kup konsolę XL. Jeśli lubisz po prostu podręczną, kieszonkową wersję, kup sobie zwykłego New 3DS. Ja preferuję te mniejsze konsole, są bardziej wygodne. Bardziej się do nich przyzwyczaiłem. Ten misiek najnowszy. Stafu. Jest pluszak. Nowe dane do Pokédexu. A tak, bo to jest aloański Pokédex. Zapomniałem. Dopiero wtedy nam się pojawiają ich dane. Będę próbował tłumaczyć, chociaż mój angielski jest słaby. Dotknięcie poprzez kogokolwiek, nie licząc przyjaciół, zamienia to bardzo niebezpieczny Pokémon. Co? Nie zrozumiem tego za bardzo. Nie będę go nazywał. Jeszcze jeden i wrócimy się do centrum. Hiko. Napisał Vio. Hejka, oglądam cię od ponad roku i proszę nagrywaj więcej boosterów. Pozdrawiam. Będę nagrywał, jeśli tylko będę miał dodatkowe pieniądze, bo na razie wszystko inwestuje w sprzęt. Snorlax, genialne jajko. Chodź tu, mój przyjacielu. Klasyk z 1999 roku. Hasbro, pluszowy, oryginalny, na licencji Nintendo. O, kolejne jajko. Jeszcze wam pokażę, co ostatnio kupiłem. Takie naklejki z Japonii. To jest rarytas, taki booster. Robię też jego unboxing niedługo. O, Sligo. Gumi. Ewolucja jest Sligo. No tak. I możemy odebrać ostatnie jajka. I będziemy kończyć, moi drodzy. Jeszcze zobaczę, co tam w komentarzach naskrobaliście. Neokaris. Tomikos, elo, pamiętasz mnie? Unboxowałem karty. Jak to nagrałeś? Tak, pamiętam. Pozdrawiam cię również. Odkładam pokemony, które się wykluły. I dobieram ostatnie jajko. Tu już naprawdę wszystko poszło. Tak jak widzicie. Dam wam jeszcze podgląd na pełny ekran. Proszę bardzo. I wchodzę jeszcze w komentarze. Czy ten mikrofon to jest Blue Snowball? Tak, to jest ten model. To nie jest Ice, to jest po prostu ta lepsza wersja. Co tam dalej? Mało lajków. No jak mało lajków jest pod filmem, no to jedyne co możecie zrobić, to udostępnić ten filmik i sami zostawić łapkę pod tym filmem. Co tam jeszcze skrybiecie? Zrób live'a na YouTubie. No po prostu mój internet na to nie pozwala w tej chwili. Jest tak słabe wysyłanie, że ostatnie próby, 3 próby robiłem. Zakończyło się tym, że były lagi, słabe połączenie i nie mogliście tego oglądać. Jakoś dźwięk lepsza, dzięki. W końcu nie będzie szumu, ci dawaj od początku, tak. Zresztą napisał też, że stare odcinki też się podobają, ale po prostu ta jakość jest za słaba. A ja zrobię na spokojnie. Tak będzie znacznie lepiej. Pokémon Sun lepszy. Nieprawda, Pokémon Moon jest lepszy. Lunala, legendarny Pokémon. Ja miałem do wyboru Pokémon Sun i Pokémon Moon. Ale z Pocket Trainerem Kushim zgadaliśmy się tak, że on weźmie sobie Sun, ja wezmę sobie Moon, żeby to było coś innego, bo te gry różnią się tylko legendą i niektórymi
i niektórymi Pokemonami występującymi w tej grze. Tylko jakichś gigantycznych, kolosalnych różnic nie ma. Co my tu mamy? Bang. Fennekin. Dziesięka. Hikosa, przeszedłeś już całą grę Moon, bo mnie jakoś mozolnie idzie. Przeszłam wszelkie wyspy, ale jeszcze Pokédexu nie mam całego i nie mogę mieć magierny z QR skanu. Ech. No tak, jeśli chodzi o to, czy przeszedłem Pokémon Moon, no to graliśmy z ekipą Antigaming, robiliśmy streama w Poznaniu. Stream trwał 22 godziny i zrobiliśmy za jednym podejściem, przeszliśmy całą grę Pokémon Moon. Graliśmy na zmiany. Ja specjalnie nie wchodziłem głęboko w fabułę gry i po prostu niewiele pamiętam z tamtego dnia, z tamtej rozgrywki, dlatego to nie będzie przeszkadzało mi w mojej serii Zagrajmy w Pokémon Moon. A tutaj dopiero doszedłem do drugiej wyspy i zacznę od początku w nowej jakości. Fajnie, ale już umiałem tego Pokemona. Salamlit. Sprawdzę, czy to już wszystkie jajka poszły, czy po prostu coś jeszcze zostało. Ostatnie jajko i zobaczymy się w kolejnym filmiku niedługo. Zmienię też miejsce do wypływania tam przy fontannie. Ktoś mówił, że mogę się kręcić też w kółko. Ostatnie zazwyczaj są najdłuższe. Jakieś najlepsze, coś musi być dobrego w tym jajku. Mogę się aż tutaj wrócić, żeby mi było bliżej. No to w trawę nie ma sensu co wchodzić. Nie chce mi się walczyć teraz. To na ten odcinek na mnie odchodzi. Donald Trump nas zaatakował. Wychodzimy stąd. Rozkrywało ostatnie jajko, aż jestem ciekaw teraz, jak nie chce się nic wypluć. Może jakiś fajny Pokémon. Szybko, każdy teraz napisze w komentarzu poniżej, co to za Pokémon. Doda ten komentarz, a potem zobaczymy, czy zgadł. Ostatnie jajko. Skupienie. I... Larvitar. Genialne jajko na zakończenie odcinka. Nie zmieścimy się, trudno. Chciałem napisać Larvitara cień.
Ale to nic, nie zostanie oryginalna nazwa. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki dla Koliberku, dla Mai, Bartka i Matiego. Pozdrowienia dla Oli i z polskiej społeczności Pokémon. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej wykluwania odcinków, wykluwania jajek w grze Pokémon Moon na konsoli Nintendo 3DS. Jeśli chcecie sami sobie kupić konsolę lub gry, to macie link do sklepu, który osobiście polecam, ponieważ sam zamawiam tam konsole i gry. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć! Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.